Zniszczone narkotyki zostały skonfiskowane w całym kraju do maja tego roku, ale nie podano konkretnych danych dotyczących rodzajów narkotyków, ich dokładnej ilości lub miejsc, z których pochodziły. Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, uprawa opium w rządzonej przez wojsko Mianmie wzrosła w ubiegłym roku o 33%, odwracając sześcioletni trend spadkowy. Wzrost ten był bezpośrednio związany z gospodarczymi i politycznymi zawirowaniami w kraju, spowodowanymi zamachem stanu z lutego 2020. 2021 roku. Spalone dzisiaj narkotyki miały wartość szacowaną na 179,5 miliarda dolarów.